Proszę Państwa, sukces. Wczoraj wybił mi 2K subów, dzisiaj już jest 2350. Boże, jak to leci, super. Poradniki przyjmują się świetnie, antyporadnik ma 40 tysięcy wyświetleń, ten nowy poradnik, jak wygrywać, ma 10 tysięcy już. Naprawdę w moment to poleciało. Co robimy? Poradnik do budowania. Lecimy? Okej. Okay. Pierwsze co robimy, bindujemy budowanie. Bindujemy budowanie na przyciski, które są dla Was łatwe w dostępie. Nie wiem, ZXC, jakieś 1, 2, 3. To co jest dla Was super, to co jest dla Was łatwe, to są moje bindy. Mam myszkę i teraz tak. Tu jest pokazane właśnie, wchodzimy w zakładkę sterowanie i tutaj mamy pole budynku 1, 2, 3, 4. Stery niekoniecznie musimy bindować, bo to rzadko się używa, ale ok. Będzie też trik z tym F4. I teraz tak. Przyciski boczne 2. Tu są. Na tym mam schody i na tym mam ścianę i na scrollu, jeżeli wcisnę scrolla, mamy platformę. Przyciski na myszce bardzo ułatwiają, bo lewą ręką na klawiaturze wybieram sobie bronię, biegam, skaczę i tak dalej, a prawą ręką sobie wszystko robię plus strzelanie. To jest naprawdę ułatwienie, to jest naprawdę łatwe. Polecam zbindować sobie 2-3 gry i się przyzwyczajcie. Super, polecam, naprawdę, jedziemy dalej. Totalną podstawą jest zbieranie surowców. Jeżeli jesteście na jakimś dużym mieście, tam są zawsze gdzieś drzewka, krzaki i tak dalej, zbieracie bronię, zabijecie kogoś, macie chwilę wolnego, rozwalcie sobie drzewo. Rozwalcie sobie drzewo. Jedziecie dalej, strzelacie do typa, rozwalacie drzewo. Rozwalacie sobie jakąś skałę i tak dalej. Musicie mieć surowce. Naprawdę w tej grze trzeba mieć surowce. To jest ta sprawa. I druga sprawa, możecie sobie też biegać po mapie. Skoczycie, przełączacie na broń, nic was to nie kosztuje. Przełączacie na broń, już macie 5 surowców i to jest takie, powiedzmy, taki trik, że biegacie sobie i skaczecie. Naprawdę polecam to zrobić. I co? Dalej. Na początek też nauczcie się edytować budowlę. Edycja budowli polega na tym, to jest dla nowych, pewnie wyjadacze już wiedzą o tym, że stawiacie sobie po prostu ściankę, no ktoś tam strzela, nieważne. Stawiacie sobie ściankę, jeżeli klikniemy na nią G, możemy ją edytować. Żeby zrobić drzwi, wystarczy zaznaczyć 2 punkty, mamy drzwi. To się przydaje przy uciekaniu z bazy, przy robieniu nowej bazy i tak dalej. Co dalej? Schody możemy edytować. Jedziemy, edytujemy sobie schody, powiedzmy tak. Wtedy wychodzimy z bazy, na przykład byliśmy pod schodami w bazie. Powiedzmy dobra, zbudujemy prowizorkę. Padliśmy przez przypadek pod schody. Wtedy je edytujemy w takie coś. Skakujemy na nie, klikamy G, prawy przycisk myszy. Przepraszam, klikamy G, prawy przycisk myszy i od razu mamy z powrotem te schody. Nie musimy z powrotem zaznaczać tych punktów, nie musimy nic klikać. Po prostu klikamy G, prawy przycisk myszy i to nam resetuje edycję budowli. To jest naprawdę, polecam serdecznie to. Szybkie po prostu, żeby szybko się nauczyć to klikać. Jeżeli szybko będziecie klikać budowanie, to będziecie naprawdę świetni, świetni w tą grę. Co dalej? Zbierzemy trochę cegieł. Jeżeli mamy bazę drewnianą, samą górę, to jest baza drewniana jest zazwyczaj po to, żeby zrobić taką prowizoryczną bazę na chwilę, gdzie macie zaraz się przemieścić, a boicie się o strzał w głowę czy coś, robicie bazę na chwilę, polecam sobie zrobić górne pole z cegieł. Dlaczego z cegieł? Ponieważ jeżeli to wam się zbuduje, siedzicie tak, macie AWP powiedzmy, na AWP to najlepiej widać, nie mam teraz AWP. Rozwalacie raz ściankę i tutaj jeżeli celujemy zawłupy przez to niebieskie, głowy nam nie widać, nie wychylamy głowy, więc nas nikt nie strzeli. Celujemy zawłupki i wystarczy wtedy, jak macie wycelowane zawłupy, wystarczy stać, strzelić i kucać. Stać, strzelić, kucać. Stać, strzelić, kucać. I przez to niebieskie widzicie, prawda? Jeżeli raz tylko uderzycie sobie ściankę. Jeżeli uderzycie dwa razy, no to macie więcej tego pola niebieskiego. Wtedy możecie na naprawdę duże pole manewru macie do tego, żeby sobie popatrzeć, gdzie są ludzie i tak dalej. Druga sprawa, budujemy wyżej. Jeżeli chcecie spojrzeć przez tą ścianę, która się zaraz zbuduje, klikacie tak, zaznaczacie wszystkie pola i macie przezroczystą. Goście widzą zbudowaną ścianę, wy macie przezroczystą. Możecie sobie obczaić, czy ktoś tam jest na plecach, czy nie ma nikogo. Super opcja. Też to jest taki fajny trik. O, strefa mi podjeżdża, musimy stąd wyjść. Dobra, i zaraz się widzimy dalej. Jeżeli chcecie wszystkie rodzaje edytowania budowli, to jak można zedytować, dajcie znać w komentarzu, ponieważ jest to naprawdę długie.
Jest to naprawdę dużo tego i dopiero w innym odcinku bym to ogarnął. Tak, to ten poradnik był za długi. Dajcie znać po prostu w komentarzu, czy to chcecie, czy nie. Nagramy najwyżej. Zdobyłem AWP, więc pokażę wam, jak to wygląda. Jesteście tutaj, celujecie sobie. Widzicie, macie wycelowane. Powiedzmy, chcemy strzelić tam. Dajemy strzał, kucamy. Przeładowujemy. Goście nas nie widzą, nie mamy wychylonej głowy. Jeszcze raz, celujemy. Wszystko widzę, wszystko widzę. Wstajemy, strzał, kucamy. Gościu dostaje łeb, jeżeli dobrze wymierzymy. Naprawdę świetny trik. Lama to jest chyba najlepsze, co może być do budowania. Dostajemy w niej mega dużo surowców, które spadły nam na drzewko. Prawie się zabiłem, no nieważne. I mamy naprawdę, patrzcie, ile teraz mam surowców. Otworzyłem tylko lamę. Często można spotkać na początku gry. To jest naprawdę super. Lama to jest coś, co nam potrzebne, jeżeli nie chcemy się zbierać surowców, jeżeli mamy po prostu, jesteśmy leniwi. Nie zbieramy surowców, otwieramy lamy, mamy po 500 wszystkiego. Tutaj ewidentnie ktoś chce mi przeszkodzić w poradniku, zobaczcie. Babeczka już się buduje. Mam 50 surowców, może starczy. Do mnie strzelają z górki. Dobra. Dobra. Jeżeli mamy ostrzał, nie starczy nam te 50 surowców. Tam się strzelają nawzajem. Powalona. I tam mamy drugiego tyczka. Dobra, już ze wszystkich stron nas strzelają. Dobra, mamy tych dwóch. Trochę surowców zbiorę. Dobra. I pokażę wam takie coś. Jeżeli mamy ostrzał, budujemy się. Ktoś nas podjechał. Dobra, tu nie mamy swojej ściany, więc robimy tak. Rozwalamy szybko ścianę. Klikamy swoją. I możemy ją edytować. Powalić typka. Wychodzimy go robić, no bo przecież to tylko poradnik. Nie chcemy, żeby strefa nas zabiła, a mamy ostrzał z każdej strony, więc nie wiem. Niestety nie dałem rady ugrać tamtej gry, bo miałem ostrzał z każdej strony. Mamy gościa na odcinku. No to co dalej? Pojedziemy, że tak powiem, na sucho. Dalej, kolejne porady będą dalej na sucho w następnej grze. Gość chce się przywitać tutaj, no to co? Jedziemy. Jeżeli kogoś powalimy, w tym przypadku, dojeżdża nas reszta ekipy, budujemy sobie bazę, budujemy się nad niego, jeżeli nie chcemy dobijać, o akurat spadł, budujemy sobie bazę, polecam sobie ogarnąć szybkie cztery ściany i schody, szybkie cztery ściany i schody. I teraz tak, jeżeli ktoś nas podjeżdża i jest pod nami, no to mamy przewagę, strzelamy do tych typów, rozwalamy ich, ale jeżeli już jest nad nami, to mamy lekki problem, robimy tak, robimy daszek. Te schody sobie edytujemy. Potem je edytujemy z powrotem, żeby były schodami, jeżeli ktoś nas od góry dojeżdża. I teraz tak. Drzwi. Otwieramy. Budujemy schody. Wychodzimy nad nich. I szybko się odwracamy i budujemy sobie przed nami ścianę. Schody i jesteśmy znowu nad nimi. Znowu nad nimi. Polecam to ogarnąć, żeby to było naprawdę takie automatyczne w waszej ręce. Żebyście automatycznie to budowali i naprawdę to jest strasznie, strasznie dobre, jeżeli was dojeżdża skład. Budowanie przy dojeżdżaniu jakiejś osoby polega na tym, że musimy, tak jak mówiłem w poradniku poprzednim, mieć przewagę wysokości. I budujemy schody i ścianę. Schody i ścianę. Schody i ścianę. Ściana po to, że jeżeli ktoś nam będzie to rozwalał, to nie rozwali od razu schodów, tylko musi walić w ścianę, prawda? W tym przypadku mógł schody, bo był pod nami, mógł schody pierwsze rozwalić, ale tutaj na przykład już nie może, musi podejść, żeby pierwsze schody rozwalić. Wtedy nas nie zrzuci. Jeżeli nam rozwali ścianę, powiedzmy, ściana jest rozwalona, budujemy od razu następną, strzelamy, chowamy się, strzelamy, chowamy się, strzelamy. Cały czas mamy przewagę nad gościem, który jest pod nami. Naprawdę polecam takie coś, polecam się nauczyć szybko budować schody plus ściana. Proszę bardzo, schody, ściana, schody, ściana, schody, ściana. Na zbindowanym budowaniu to jest naprawdę łatwe. Macie dwa przyciski boczne, od razu lecimy. Super, lecimy dalej. Jeżeli biegniemy do strefy
i ktoś nam zaczyna strzelać plecy. To jest najgorsze, co może być dla nas, ale no nieważne, też jest na to porada. Biegniemy, zaczynają do nas strzelać, ściana, budujemy się za siebie, biegniemy dalej. Budujemy się za siebie, schody, grzejemy typa. Typek nie żyje, no bo dobrze strzelamy, prawda? Po ostatnim poradniku chyba nie ma osoby, która słabo strzela. Dobra, mamy bazę przeciwnika i jeżeli chcemy go podjechać, co robimy? Biegniemy, budujemy podwójne schody, dlatego podwójne, żeby nam tego nie rozwalił. Jesteśmy nad nim i możemy strzelać z pompy, z czegokolwiek. On ma bardzo mały procent szansy, że nas stąd trafi, a my mamy tutaj idealny strzał. Jeżeli on zeskoczy, skaczemy sobie do jego bazy, dalej mamy na niego idealny strzał. Jeżeli się buduje wyżej, my też się budujemy wyżej, żeby być dalej nad nim. To dalej, jeżeli chcemy zeskoczyć z wysokiej bazy, stawiamy pod tą platformę i skaczemy, jeżeli baza jest naprawdę wysoka. Kolejna sprawa, ten trik miałem pokazać. Klikamy F4. Na początku gry możemy edytować sobie budowlę i wtedy nie musimy obracać schodów, jeżeli z wysokiej bazy będziemy schodzić, tylko schodzimy sobie na tym F4. Mamy od razu schody, nic nam się nie stanie z upadkiem, w sensie podczas upadku i tak dalej, nie mamy żadnego upadku, no przecież schodzimy tymi schodami. To jest po prostu taki trik, żeby nie edytować schodów, nie obracać ich 15 razy, bo to jest za długie. Po prostu robimy sobie tą platformę. Jeszcze raz, F4, G. I edytujemy te dwa pierwsze kwadraty. I możemy to zostawić na całą grę. I na całą grę mamy tą po prostu platformę. Niestety wydaje mi się, że nie upakowałem wszystkich informacji w ten jeden poradnik. Ale no jeżeli czegoś brakuje, napiszcie w komentarzu. Jeżeli będzie tego dużo, zrobimy drugą część. Jeżeli ja coś jeszcze wykminię, zrobimy drugą część tego poradnika, nie ma problemu. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Jeżeli podobało Wam się, dziękuję za suba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o następnych poradnikach. Wpadajcie na streamy. To chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście. Do zobaczenia w przyszłych poradnikach. Będzie seria poradników różnego typu. Cześć!